Za mną rzepak Memorii. Znajdujemy się w miejscowości Gądków w województwie dolnośląskim. Rzepak Memorii siejemy już od 4 lat. Teraz posiany jest na glebie 4 i 3. Po pszenicy wygląda obiecująco. Memorii tworzy rośliny średnio wysokie, dość mocnej, stabilnej budowie, dlatego jest mało podatny na wyleganie. Jak widzimy, ma bardzo liczne rozgałęzienia oraz liczne łuszczyny, które są odporne na otwieranie i osypywanie się nasion. Potrafi wytworzyć dość wysoką, szeroką warstwę plonotwórczą, co rokuje wysokie plonowanie. Dzień dobry. Jesteśmy na plantacji rzepaku w miejscowości Przyłęk, gmina Bardo, w województwie dolnośląskim. Jest to rzepak Memorii CS. Uprawiam go pierwszy rok na klasie 4B, a z takich ciekawostek jest uprawiany blisko kopalni magnezytu. Memorii wyróżnia się silnym jesiennym wigorem, a więc toleruje lekkie, bezpieczne opóźnienie siewu, nawet do początku września. Memorii można siać tradycyjnie w siewie punktowym, jak również w striptilu. Bardzo dobrze toleruje rzadszy siew. Nasze zalecenia to 35 do 45 roślin na metrze kwadratowym w zależności od terminu siewu. W naszej lokalizacji od 4 tygodni nie występował opad deszczu. Jak widać, póki co uprawa radzi sobie. Znajdujemy się na polu z uprawą rzepaku ozimego odmiana Memorii. Uprawa położona jest w miejscowości Suków. Jest to województwo dolnośląskie na pograniczu z województwem wielkopolskim, powiat i gmina Góra Śląska. Rzepak ten jest posiany metodą striptil na glebie klasa 4A, 4B, kompleks pszenno-buraczany. Tutaj w tym rejonie często oprócz okresowego niedoboru wody brakuje też w zimie okrywy śnieżnej. Memorii jest odmianą średnio późną i jesienią buduje dużą roślinę z pokaźną rozetą oraz mocny, silny system korzeniowy, bo ma bardzo silny jesienny wigor. Memorii jest odmianą o wysokiej mrozoodporności i to pozwala jej w takich warunkach bez większej okrywy śnieżnej na przetrwanie zimy i na niewymarznięcie.